Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Za Kółka. Szanowni Państwo, krótka przerwa, niestety nie z mojej winy spowodowana. I dzisiaj troszeczkę nazbierało się nagrań z wideorejestratorów samochodowych. I dzisiejszy magazyn właśnie chciałbym Państwu pokazać nasze wspólne przewinienia na drogach miasta, okolic, ale i również z Polski. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia, bo dużo jest materiału i w odróżnieniu do innych tego typu magazynów, w dzisiejszym magazynie pojawią się również przykładowe kwoty mandatów, jakie przysługują danemu kierowcy za przewinienie. Od razu mówię, nie będą to sumowane, bo niektóre przewinienia można by sumować ileś wykroczeń. I te kwoty zdecydowanie by wzrosły. Kwoty będą oczywiście według nowego taryfikatora, który obowiązuje od początku tego roku. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. No to ruszamy w drogę, Szanowni Państwo. Tutaj, jak dobrze poznaję, to jest osiedle Kamena, ulica Północna, tak, zgadza się. I też mamy jedno przejście, przejeżdżam przez drugie przejście. Także zawodowy kierowca tej taksówki zaczął manewr wyprzedzania na przejściu dla pieszych, które w tym samym czasie przejeżdżaliśmy. Mamy, widzą Państwo, znak zakaz wyprzedzania. W ogóle mnóstwo ciągłych linii. No sami mogą Państwo wiedzieć, czy tak powinno się to odbywać, gdzie jedno przejście za drugim przejściem i kierowca wyprzedza w takich miejscach. Następna sytuacja. Tutaj mamy ulicę Utrata. Utrata, tak jest. Pora nocna. Przypominam, że na skrzyżowaniach, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, są dwa pasy w jednym kierunku. Jest zakaz wyprzedzania przed pasami. Zakaz wyprzedzania na pasach oraz na skrzyżowaniach. Także takich sytuacji jest mnóstwo, Szanowni Państwo. Sami Państwo jeżdżą, widzą. Ja pokazuję tylko to, co ja zarejestrowałem. Niestety tych sytuacji z wyprzedzaniem jest no po prostu mnóstwo. I przez samochody osobowe, jak i motocykliści. Tak jak Państwo widzą, zakręt, łuk, kierowca dwukrotnie, w tej chwili oczywiście dwukrotnie łamie przepisy, przejeżdżając przez podwójną ciągłą i wyprzedzając na zakasie również wyprzedzania. Następna sytuacja, praktycznie ten sam odcinek drogi, też mamy skrzyżowanie, podwójna ciągła, zakaz wyprzedzania oczywiście. Sami Państwo widzą, co się dzieje. Czasami mi aż słów brakuje do komentarza jakiegokolwiek do danej sytuacji. Ale tych sytuacji, podobnych sytuacji, to jest ten sam łuk drogi, gdzie ten motocyklista wyprzedzał. Identyczna sytuacja, tylko w jeszcze gorszych warunkach drogowych. To już w zupełnie inne miasto w województwie mazowieckim. Też mamy podwójną ciągłą, droga osiedlowa, przed przejściem dla pieszych. Czy naprawdę aż tak się spieszymy, żeby zaoszczędzić te 5 sekund? I nasze ulubione rondo, nowo powstałe. Proszę zwrócić uwagę na zachowanie kierowcy tego czerwonego auta. Cóż zrobiło? Tutaj mamy pas, który się kończy przed pasami, przed przejściem dla pieszych. Kierowca jechał tym pasem.
no mocno mu się naprawdę spieszy, skoro musiał ten jedno auto wyprzedzić bezpośrednio jeszcze przed przejściem dla pieszych. Sytuacja przy ulicy Podchorskiego na Górce, moim zdaniem jedno z niebezpieczniejszych miejsc, gdyż raz, że mamy wjazd pod górę, gdzie ograniczoną widoczność, kierowcy wyjeżdżający z ulicy Jana Pawła też dość słabo mają słabą widoczność w lewo właśnie dla jadących od centrum, plus przejście dla pieszych i taka sama sytuacja, auto wyprzedza przed przejściem dla pieszych w takich miejscach. I jadąc ciągiem, ta sama sytuacja, kierowca robi ten sam błąd, czyli mnie wyprzedza przed pasami bezpośrednio. Następna sytuacja, tu już mamy już dość tych wyprzedzeń, nieustąpienie pierwszeństwa, czyli ta oto osoba, że tak powiem, stoi już jakiś czas, no zdecydowanie ma chęć przejść na drugą stronę, kierowca tego auta nie ustępuje pierwszeństwa, za to też jest przecież w tej chwili mandat. Kolejna sytuacja, jedno z gorszych przewinień, czyli auto zatrzymuje się, no ewidentnie światła stopu się świecą, są piesi, którzy z pewnością chcą przejść na drugą stronę, auto zatrzymuje się, auto jadące obok nie jedzie z jakąś zawrotną prędkością, żeby nie mogło wyhamować, także sami Państwo widzą, co mogłoby się stać, gdyby piesi ruszyli, nie zwracając uwagi, co się dzieje dalej. Podobna sytuacja, omijanie auta, które zatrzymało się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Teraz część filmików, czyli przejazd na czerwonym świetle. To auto już na późnym, powiedzmy pomarańczowym, wjechało na skrzyżowanie. Także ja sobie ruszam spokojnie przecież, a tu mamy już na ewidentnie czerwonym świetle auto sobie przejeżdża. Także uważajmy, nawet jak mamy zielone, czy pozostali kierowcy stosują się do sygnalizacji świetlnej. Proszę zwrócić uwagę na tego kierowcę, co robi, widząc pomarańczowe, no mocno depnął pedał gazu w podłogę. No ale finalnie, że tak powiem, przejazd ewidentnie na czerwonym świetle. Tutaj mamy już, dobrze poznaję już naszą stolicę, ulica Puławska. Też z daleka widać, że już się zapaliło pomarańczowe światło. Jeden, drugi auto, jeden za drugim sobie na czerwonym przejeżdżają. Wracamy do Suwałk. Czyli jeszcze nieoddane skrzyżowanie, nowo powstałe z ulicą Kowalskiego. No czerwone się świeci. Nie wiem, jak tłumaczyć zachowanie tego kierowcy. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Być może z przyzwyczajenia, bo dłuższy czas pamiętają Państwo, że w trybie awaryjnym te światła działały, migały. No ale przyzwyczajeniem. Rozpoznawać kolory trzeba. Myślę, że warte przypomnienia ta scenka. Sami się Państwo zastanówcie, co kieruje tym kierowcą. Dlaczego tak postępuje? Dla mnie nie do wytłumaczenia. Następna sytuacja. Też nie rozumiem. Nie było jakiegoś strasznego tempa tego auta, żeby nie mógł wyhamować, gdzie jechał jeszcze za mną tak naprawdę. Zagapienie się, nie wiem, zamyślenie się, a może SMS-a pisał, nie wiadomo. Kolejna sytuacja tym razem z pieszym. Widzą Państwo, tutaj jeszcze głowę widać nad dachem tego auta. Przecież mi się nie spieszy. Spacerek na czerwonym ewidentnie. To skrzyżowanie praktycznie w każdym naszym magazynie tego typu z filmikami z drogi występuje. A to jakiś pieszy przebiega, a to jakiś rowerzysta przejeżdża. I tutaj nie inaczej jest, właśnie widzicie kierowcę roweru przejeżdżającego sobie na czerwony. Cóż następnego mamy? Oczywiście nie tylko kierowcy, nie tylko rowerzyści, ale mamy tych też pieszych. Proszę pamiętać, że nowe przepisy też obligują pieszych
do tego, aby przechodząc przez pasy, nie używać urządzeń rozpraszających uwagę. Także rozmowa trwa na dobre. Także za to też jest oczywiście mandat. Długo czekaliśmy, tutaj jest, no może bardziej ciekawy filmik. Długo czekaliśmy na moment otwarcia skrzyżowania tego ulicy Pułaskiego z Kowalskiego. No może ten kierowca wjeżdżając z ulicy Chopina już był przekonany, że w końcu jest otwarte. Nie wiem, czy te słupki coś oznaczają dla takich kierowców, czy też nie. Także sami Państwo widzą, że już była chęć skrętu. Następne sytuacje, no tutaj mamy, tak, tutaj mamy, że tak powiem, ewidentnie mamy znak nakazu jazdy na wprost, mamy podwójną ciągłą, ale mamy również i zakaz wjazdu, także tutaj może nie będziemy sumować tego mandatu. I to chyba na koniec już zostawiliśmy sobie taki, no w nowym taryfikatorze jeden z najwyższych mandatów, czyli wjazd na torowisko, gdy sygnalizacja świetlna jest uruchomiona, czy też podczas opuszczania zapór. Także ewidentnie światła się już świeciły jakiś czas. Ten kierowca lżejszy, powiedzmy o 2000 zł. Podsumowując, no troszkę tego materiału się zebrało. Oczywiście sami Państwo widzą, co się dzieje na drogach. Nie wiem, czy Państwo zauważyli też od 1 stycznia, gdy ten taryfikator mandatów zdecydowanie wzrósł. Te grzywny nałożone, nakładane na kierowców, one wzrosły zdecydowanie. Troszeczkę ten ruch, tylko że tak naprawdę prędkość nam troszkę zmalała. To, co ja zauważyłem, przynajmniej w mieście. Pozostałe przewinienia tak naprawdę pozostają nadal w użyciu, że tak brzydko się wyrażę. To jest tylko część z tego, co ja zauważyłem. Także tych przewinień na pewno jest wiele, wiele, wiele razy więcej. Szanowni Państwo, tym odcinkiem ja kończę swoją, że tak powiem, przygodę z materiałami dla Państwa. Ponad 230 chyba odcinków dla Państwa zrealizowaliśmy. Żegnam się z Państwem, dziękując jednocześnie za wszelkie słowa. Dobre słowa, które mi Państwo przekazywaliście, spotykając mnie na ulicy Miasta. Dziękuję również sponsorom, bez których pewnie te odcinki w ogóle by nie powstały. Życzę Państwu, po prostu szerokiej drogi, aby Państwa te auta się nigdy nie psuły. Mam nadzieję, że też te informacje, które przekazywałem przez ten czas, Państwu się przydały. Czy to dotyczące eksploatacji, czy też bezpieczeństwa, przepisów. Szczególnie piętnowałem bezpieczeństwo, szczególnie te filmiki, te materiały, które na przykład dzisiaj są wyemitowane. Sami Państwo widzą, co się dzieje na naszych drogach, a przecież życie, zdrowie jest najważniejsze i to od nas zależy, czy ono będzie nadal. Dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia w innych sytuacjach. I życzę Państwu szerokiej drogi.